Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy 29. Nie, nic nie widać. Jestem w kawiarni, będę czytać sobie książkę. Jest poniedziałek i w ten oto sposób zaczynamy dzisiejszego vloga. Zapraszam na dzień ze mną. Dzisiaj mamy bardzo deszczowy dzień, jest mała przerwa, także idę otworzyć kaczki i zwierzęta. Siemano. Cześć. Idziecie na spacer? O, to jest radość. I tak to dzięki tym paniom mamy błoto tu na placu. Ale to na razie, póki jest zima. Potem trafią do kur, także tam będą miały swoje miejsce. Patrzcie, jak już urosły. I czas na kuraki. Dzień dobry! Czekajcie, otworzę wam tu. O, będzie łatwiej wyjść, co nie? No wychodź ta, wychodź ta. Otworzę wam jedzonko, no. Tylko się przesuńcie. A zamykamy jedzenie, bo tu jest pełno myszy i szczurów. Jak się to można spodziewać? Proszę. Jeden. Proszę dwa. Smacznego. I zamykam im siatkę, żeby im się tu nic nie dostało. Bo jak wiecie, mieszkamy na odludziu. Śmieję się, to nie jest takie całkiem odludzie, ale wiecie, są różne zwierzęta, które raczej byśmy nie chcieli, żeby im się tu dostały. No. Do później, kury. Zapomniałam, one tu mają taką klapkę, więc mogą wchodzić i wychodzić. O, przesuń się, kura. Ja tam mam taki swój plac i w zimę, tylko w zimę tu są zamknięte, żeby sobie mogły. Bo normalnie, jak jest lato, to tutaj są wypuszczane i sobie tak chodzą między swoim podwórkiem, a między naszym podwórkiem. I są wypuszczane, a w zimę, no to wystarczy już, że te kaczki tu są. Jeszcze jakby my tu kury puścili, to nawet by nie szło na podwórko wyjść. Mam słuchawki, bo zakochałam się w słuchaniu audiobooków, mimo tego, że czytam książki i byłam przed chwilą w kawiarni i czytałam sobie przez godzinę książkę w spokoju, to stwierdziłam, że dokończę moją ulubioną sagę. Sagę Ludzi Lodu. To jest stara jak świat saga, którą stwierdziłam, że chcę zacząć słuchać od nowa. Nie chcę mi się jej czytać, a wiecie, jak się sprząta i się słucha audiobooka, to jest fajne, bo nie zawsze do końca muzyka mi pomaga sprzątać, tylko czasami mnie rozprasza i denerwuje. Filmu, no nie zrozumiesz, jak go nie usiądziesz i nie obejrzysz, a lubię, jak coś mi gra w tle, więc stwierdziłam, że to będzie audiobook. No i z racji tego, że mamy takie zimno, no to kominek musi aż wrzeć. Bo fajnie jest przyjść do domu, jak jest gorąco, co nie? Także dobra, biorę się za sprzątanie. Sprzątania wam nie będę pokazywać, ale chciałabym zrobić porządki. Chciałabym zrobić porządki w mojej szafie u góry w papierach i przełożyć sobie moją pościel z górnej półki na niższą, bo do papierów nie sięgam tak często, a jednak pościel wymieniam dużo częściej niż zaglądam na tą półkę, tam gdzie bym miała papiery. Ciężko jest mi wstawać na łóżku jeszcze na palcach. Musiałabym dosięgać po pościel. Za każdym razem muszę chodzić po krzesełko. Z racji tego, że jestem wysoką osobą, to mnie to wkurza, że muszę iść po te krzesełko. Więc sobie zmienię tą dolną półkę z tą górną półką. I tamte rzeczy, których bardzo rzadko używam, pójdą na tą wysoką półkę. I te moje wszystkie pościele, tych kilka pościeli, pójdzie na tą niższą półkę, żeby mi było wygodnie. Bo po to mamy nasz dom, żeby to nam było wygodnie, a nie na odwrót. Także do zobaczenia. Teraz jest czas na herbatkę. Wybaczcie, ale to nie jest brud,
Tylko to jest po prostu starość tego czajnika i już tego nie da się doszorować niczym. Więc dość czyste dopiero wyciągłam ze zlewu, ze zmywarki. To jest moja nowa, ulubiona nowość, czyli zielona herbata z tam malinami, borówkami, truskawkami i z figą. Także zaparzę sobie i skończyłam już tutaj w salonie sprzątać, więc idę sobie ogarnąć pokój i pokażę Wam tą moją reorganizację tej szafy. Już jest wieczór, ja już zrobiłam klientkę dzisiaj. Czekajcie, zasłonię, bo wola jest całkowicie zasłonięty. Tam to mam wtedy takie w miarę fajne tło. Położyłam młodą spać. I co miałam mówić? I zapomniałam, blondynka po prostu. A, położyłam młodą spać i nie byłam w stanie w ogóle potem wstać. Jako wiecie, że już mi się tak fajnie zrobiło w tym łóżku, tak ciepło, tam ściągam klipsy, bo ja mi dzisiaj robiła fryzurę. I teraz wstałam dopiero i mówię, nie, no potrzebuję taki pamper night, powiedzmy tak po irlandzku, mini spa sobie zrobić. Także jak widzicie, wskakuję pod prysznic teraz. Po tym całym dniu sprzątania, znaczy nie całym dniu, po połowie dnia sprzątania. Po tej pierwszej połowie dnia sprzątania i potem młodą się trochę pobawiłam. Pojechałyśmy też na chwilkę na kulki. Także tak, idę się kąpać. Przyniosłam sobie, pokażę Wam mój skrób. Kupiłam sobie taki tani przed tym, przed Christmas party, przed moją tą imprezą z Peneya. PS tam widać u góry. On kosztował 4,50. Tu jest go ile? Zaraz Wam powiem. 450 gram. Świetnie pachnie. Skrubuje całe ciało, znaczy peelinguje. Także czego trzeba więcej? Do tego będę używać ten żel pod prysznic z Rituala. Nie chciałam tam tego używać, bo po prostu na tamten zapach nie miałam dzisiaj ochoty. I pod prysznicem
bo nie chce mi się stać i czekać na maseczkę, albo leżeć i czekać na maseczkę, więc pod prysznicem najpierw umyję sobie buzię, nałożę sobie od razu tą maseczkę i jak będę nie lubię czekać, tak? Czasami są takie dni, że rzeczywiście poczekam i wyczekam ten czas, żeby czy odżywka we włosy się wchłonęła, czy żeby maseczka została na tyle, ile na ile potrzebuję. Teraz widać moje zmarszczki. No ale dzisiaj nie. Dzisiaj zacznę od mycia włosów, potem zaraz nałożę odżywkę i zepnę włosy i nałożę maseczkę i wtedy zacznę się myć, skrubować, zgolić nogi. Wiecie, takie podstawy. I potem dopiero po tym wszystkim spłuczę włosy i tą maseczkę z buzi, ale potem jak spłuczę te włosy, to umyję dokładnie plecy, jeszcze raz się obmyję żelem, żeby mi ta odżywka do włosów nie zapchała pleców, bo często mi się tak dzieje, że jeżeli nie umyję potem pleców po płukaniu odżywki, no to mi zapycha tam wszystko z tyłu i powstają mi duże zmiany trącikowe na plecach. Także o to muszę dbać. Moja skóra taka właśnie jest, że widzicie, tutaj mam też nieprzyjaciela. Zmieniła tak źle. Tu jeszcze więcej mam tych... no a tutaj to są moje hormonalne zmiany. To z tym to już jest ciężko coś zrobić, ale tak ogólnie na twarzy jest ok. Tylko moje... jak to się mówi? Zawsze zapominam. Tyle razy już to mówiłam i zawsze o tym zapominam. Co? Blizny potrądzikowe. O! Tym już za dużo nie da się zrobić. Taka już moja uroda. Także lecę się kąpać, miechrzanie tu i do za chwilę. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy który? 30 wtorek. Wczoraj zapomniałam w ogóle dograć końcówkę tego vloga. Będę się brała za moje brwi, bo już są za jasne, mi się nie podobają. Muszę je trochę przyciemnić. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, albo wieczora, albo weekendu, kiedykolwiek tego oglądacie. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!